Znam potrzeby naszych mieszkańców i wiem, jak je rozwiązać, powiedział w czasie konferencji prasowej Wojciech Grochowski. Szanowni Państwo, serdecznie witam na specjalnie zwanej konferencji wyborczej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Aktualnie jestem dyrektorem Wydziału Handlu w Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, jednej z największych firm w kraju, ale również i w Europie. Dlaczego zdecydowałem się startować? Ponieważ oprócz pracy zawodowej i tego, co się dzieje w życiu prywatnym, ważne są rzeczy te, które możemy zrobić dla ludzi, dla społeczeństwa. Aby też zapisać się w pewnym sensie w historii i móc mieć wpływ na to, co się dzieje w naszym województwie, w województwie podlaskim. Pracuję i odpowiadam za strategicznych klientów w firmie Mlekpol i tutaj trzeba powiedzieć, że są to najbardziej trudni klienci, bo to są koncerny międzynarodowe i należy posiadać niesamowitą wiedzę, umiejętności, ale też i odporność psychiczną, aby dobrze funkcjonować i dobrze pracować. Mogę nadmienić, że w tej chwili odpowiadam za obrót bezpośrednio w granicach 2 miliardów złotych. Wykorzystanie mojej osoby, jeśli oczywiście demokracja pozwoli i wyborcy zdecydują o tym, na pewno wykorzystam dla rozwoju Podlasia i Podlasian. Współpracuję z wieloma firmami. Są to firmy, oprócz tego, że handluję i sprzedaję, są to firmy transportowe i jak wiadomo, oprócz tego są to też firmy zajmujące się rolnictwem. Są firmy, które tak naprawdę funkcjonują też dzięki Mlekpolowi. Wszystkie te trudności, problemy są mi doskonale znane. Uczestniczyłem też w projektach unijnych, które jako Mlekpol konsumowaliśmy, więc to doświadczenie też jest bezcenne i możliwe do wykorzystania. Wiadomym jest, że połączenie biznesu i samorządu jest niezmiernie ważne dla zrównoważonego rozwoju. I tutaj na pewno te moje działania były szły w tym kierunku, aby wspomagać przedsiębiorczość, aby wspomagać firmy prywatne, ale również i na rozwój gospodarstw wiejskich. I tutaj takim sztandarowym projektem, moim projektem, jeśli chodzi o wieś, byłaby budowa biogazowni z dofinansowaniem środków zewnętrznych. Jest to projekt oczywiście bardzo realny, jest kwestia tylko odpowiednich kroków i działań i połączonej wspólnej takiej dobrej wiary rolników, samorządu, województwa, ale też i Spółdzielni Mleczarskiej Mlekpol w Grajewie, ponieważ my jesteśmy beneficjentami tego białego złota, którym jest mleko. Natomiast przy produkcji tego mleka powstają też różne inne czynniki i tym czynnikiem chociażby jest gnojówka, która jest doskonałym surowcem do biogazowni i do odzyskania tych środków odnawialnych energii. Oczywiście drogi są bardzo istotnym elementem, natomiast przy odpowiedniej współpracy samorządu województwa, samorządów tych lokalnych, czyli gminnych, miejskich, mogą powstawać projekty i te projekty będą przeze mnie wspierane. I tutaj też jest taka potrzeba, aby na te drogi z centralnych środków były wykorzystane pieniądze, czy też dotowane. Natomiast też jest kwestia podziałów tych dróg, które są drogami powiatowymi, które są drogami gminnymi, które są drogami wojewódzkimi. Często się zdarza tak, że drogi, które powinny być drogami wojewódzkimi, są drogami powiatowymi czy też gminnymi. No i tutaj należałoby w tym kierunku pójść, zrobić taką inwentaryzację, aby pookreślać tą odpowiedzialność za
stan tych dróg. Niemniej jednak oczywiście istotnym takim elementem wprowadzania działalności gospodarczej, czy to rolniczej, czy też pozarolniczej, to właśnie jest infrastruktura i stan dróg, która jest niezbędna do tego, aby się województwo podlaskie rozwijało. Szanowni Państwo, 21 października odbędą się wybory do organów samorządowych. Trzeba, żeby wszyscy uczestniczyli w wyborach i dokonywali wyboru jak najlepszych ludzi, którzy swoim dotychczasowym zachowaniem, pracą udowodnili, że posiadają duże umiejętności uczestniczenia zawodowego, ale mają też chęć i ochotę pracować na rzecz naszych małych ojczyzn, żeby nam wszystkim lepiej się żyło. Takim przedstawicielem ze Spółdzielni Mleczarskiej Mlek Pol w Grajewie startują pracownicy do różnych szczebli, ale wśród startujących jest również kolega Wojciech Grochowski, który w Mlekpolu i na rzecz Mlekpolu przepracował 23 lata, ma swój znaczący udział w rozwoju naszej firmy. Dał się poznać jako doskonały organizator, negocjator, ponieważ zajmując stanowisko zastępcy dyrektora Wydziału Handlu, musi współpracować z różnymi kontrahentami. Kolega Wojciech posiada też wolę pracy na rzecz naszego regionu, tej większej ojczyzny, województwa podlaskiego. Zachodzą w województwie zmiany i dobrze by było, żeby mógł swoją wiedzę, swoje umiejętności i swoją chęć zaangażować w dalszy rozwój naszego regionu. Kolego Wojciechu, wierzę, że jesteś osobą godną zaufania wyborców i zostaniesz wybrany na członka Rady Sejmiku Wojewódzkiego. Nie dla metropolii. Tak dla rozwoju całego województwa podlaskiego. To jeden z punktów programu wyborczego Wojciecha Grochowskiego.